Tak dziś wygląda Mikołaj Radwan w latach 90. był serialu Tata, a Marcin powiedział, foto. Mikołaj Radwan zyskał popularność dzięki roli w serialu Tata, a Marcin powiedział. Kropka. Przecinek, który emitowany był w latach 90. Aktor wcielił się w nim w rolę syna Piotra Franczewskiego. Aktorstwo Mikołaj miał w genach, gdy z jego pradziadek Stefan Jaracz był slanym aktorem i założycielem Teatru Ateneum w Warszawie. Ze sztukę związana była także prababcia Radwana, aktorka Jadwiga Danilowicz-Jaraczowa oraz babcia, Anna Jaraczówna. Z rodzinnej tradycji nieco wylamala się mama, która pozostała jednak w aktorskich kręgach. Bo zajmowała się suflerka w Teatrze Powszechnym. Dla nikogo nie było więc zaskoczeniem, że Radwan zaczął interesować się aktorstwem. Mikołaj zadebiutował już w 1990 roku, kiedy to jako sześciolatek zagrał w filmie Kapitan Conrad. A także pojawił się w filmie Smacznego telewizorku. Nie da się jednak ukryć. Za to rola syna Franczewskiego przyniosła mu największa popularność. Fabuła serialu opierała się na rozmowach taty i syna. A krótkie odcinki rozśmieszały widzów, którzy wspominają je do dziś. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Po wielu latach Mikołaj Radwan wspomniał, że świetnie mu się współpracowało z serialowym ojcem, a na planie panowała rodzinna atmosfera. Franczewski opowiadał dużo dowcipów, którym wywoływali salwy śmiechu, mówił w wywiadach. Po sukcesie Tata, a Marcin powiedział. Przecinek otrzymał rolę w komedii malzańskiej Romana Zaluskiego. A także w słynnym serialu Matki, Żony i Kochanki. Jednak to nie z aktorstwem chciał związać swoje życie. Mikołaj Radwan zrezygnował z aktorstwa i zaczął studiować informatykę na Uniwersytecie Warszawskim. 38-latek pracuje obecnie na etacie jako programista gier komputerowych. Na trzecim roku kolega namówił mnie, żebym przyszedł do firmy tworzącej aplikacje bankowe. Pracowałem tam do końca studiów, jednak zawsze najbardziej kręciło mnie tworzenie gier komputerowych, opowiedział w rozmowie z Natemat.pl. Nie sama informatyka jednak interesowała Mikołaja, bo w wywiadach opowiadał również o swojej sportowej pasji, rugby i klubie Froxice Warszawa. Zobaczcie, jak wygląda obecnie.